finałowej nie było i Mamamia niestety przegrała z wyżej notowanym faworytem Wisłą Kraków 2-1. Prawdziwym katem Limanowi okazał się Michael Lamey, który trafił dwukrotnie do siatki strzeżonej przez Krzysztofa Pytkatego w 15 minucie oraz w 54. Honorowego gola dla Limanowi strzelił w 44 minucie Artur Skiba z rzutu wolnego. Tak więc Limanowej bez niespodzianki przy ulicy Józefa Marka Limanowia przegrywa 2-1.